Oddział rejonowy PCK w Lesznie przestaje istnieć. Prezydent Łukasz Borowiak napisał list w tej sprawie. Mamy odpowiedź z Poznania, z dyrekcji okręgowej PCK. Oddział w Lesznie nie spełniał kryteriów statutowych. Do 25 lutego trwa tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami. W prokuraturze rejonowej w Lesznie mogą skorzystać z darmowych porad. 21-osobowa grupa z Racotu wróciła z Korei. Były to już 13 igrzyska, na których powiewały polskie flagi z napisem Racot. W czasie ferii zimowych Komenda Miejska Policji w Lesznie organizuje zajęcia dla dzieci. Te, które przyjechały z Rydzyny, poznały tajniki pracy policji oraz wysłuchały rad na temat bezpiecznych ferii. Rusza 13. ogólnopolski konkurs literacki imienia Stanisława Grochowiaka. Prace w kategorii poezja, proza lub dramat można nadsyłać do 15 maja. W Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych 1 marca odbędzie się wernisaż wystawy Soni Ramer – Kroniki islandzkie. Wystawa będzie czynna do 29 marca.